Dobra, wiecie co? Dowiedziałem się tak chwilę temu, że w tej grze można nauczyć się umiejętności takich jak regeneracja, czyli która wymaga 300 siły, które ja tak naprawdę nawet nie wziąłem w Gothicu Trójce, i dwóch ostrzy. Czyli jest dwóch nauczycieli, którzy nauczą nas walki dwoma mieczami. Także myślę, że w to będę celował i będziemy grać sobie. Dwa ostrza chciałbym. Drugi odcinek, jak to nazwiemy? Nawet jeszcze nie wiem. Nazwę to Sirdę Zadania. Nie mam pojęcia. Powiem wam, gra no nie jest tragiczna. Na przykład mnie bardzo Gothic Trójka wciągnął i fajnie jest mi poznać dalsze losy, jak to jest. Ale tak dla osoby świeżej, która by na przykład w trójeczkę nie grała, no to nie polecałbym. Chodź tu, chłopcze. Arena. Wytrych ma. Ale powiem wam, że jak tak zauważam, no to gra wydaje się troszkę stabilniejsza Nie słuchałbym tego. od trójeczki. Za ciężkie. Otwieranie trudnych zamków. 30. Jeszcze nawet poziomu nie wbiliśmy. Długi miecz. 150. Teraz rozmawiam. Gdzie jest ten Otis? Czy masz rację? Czas od człowieku. Gdzieś spierdolił. Ale nadal mi się... Na pewno masz coś lepszego do roboty. O. Witaj. Zmartwienie, kłopoty i wszystkie inne nieszczęścia. W czym? Chodzi o mojego rywala Taberta. To on jest problemem. Trochę jaśniej, proszę. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Ba, jestem pasterzem od wielu lat. Niedawno jeden z tutejszych kupców także postanowił zostać pasterzem. Co najmniej ja... W czym? W czym tu problem? On mi zabiera moje pieniądze. No cóż, miły panie, wydaje mi się... Ba, chłopcze, nie praw mi tu kazań o tym, co jest uczciwe, a co nie. Ten człowiek wykorzystuje magię do tego, by jego... Rozumiem. To niesprawiedliwe. A, patriota! No to przysłuż się, Myrtanie. Zrób użytek z tych mięśni. Zarżnij jego zwierzęta. W zamian za tę przysługę podaruję ci nieco zło... Oby ci zębacz łeb odgryzł, ty bezduszny typie. Jest... Czytajmy może tą grę, co? Kurwa, bo straciłem opcję na zadanie. Chociaż no, mi się wydaje to dosyć niesprawiedliwe. Kurwa, i teraz cofać to wszystko. Za ciężkie. Bo my jeszcze w tej drugiej byliśmy. Dobra, trzeba bardziej uważać, moim zdaniem. Trzeba bardziej uważać. Ten miecz brałem. O, jest ten. Znalazł się. Bardzo dobrze. Bardzo. Ten ma dwuręczny. Oręż. Chodź tu, chłopcze. Fajny mamy pancerz, co? Żaden. Koniec. Już. Kurwa, serio? Ciekawi mnie, co patch zmienia dokładnie.
No bo ogólnie jest dużo sytuacji, gdzie się postacie bugują i tak dalej. Czyli tutaj reputacji nie będę potrzebował na pancerze. Pierdolę. Bardzo. Zapiszmy grę. Nie, tu reputacji nie będę potrzebował na pancerze, tylko i wyłącznie złota, tak? Bo nie ma reputacji. A, czyli dostajemy plus jeden siły. A czy teraz? Wcześniej nie dostałem. Poziom biłem. Daleko zaszedłeś. Daleko. Ale bardzo dobrze. Się nie podoba. Bardzo. To nie był nasz głos. A tutaj są takie właśnie błędy z tymi głosami czy coś, kurwa. Chodź tu. Paranoja. To będzie długa walka. Jakbym miał zatrute ostrze, jakby było fajnie. Dwa siły. Czyli za niektóre walki nie dostaje, za niektóre dostaje plus 2 XD. Dobra robota. Zostaw mnie w spokoju. To tyle? Nasz ekwipunek się znacząco nie zmienił, co? Długi miecz, zabójcę orków, dwa razy mogę sprzedać to. Dwie tarcze używane. No i tyle. Ty masz jakieś amulety i tak dalej. Fajne czary ma nawet. Dobra, kupiłem sobie chyba pancerz. Ile za ten buntownika muszę dać? On ma wytrychy. A ja tego potrzebuję. Witaj. Zmartwienie, kłopoty. To już było. Chodź. Dzisiejszy. Ile mamy już tych listów? Niestety nie znaczy zbyt wiele. Jasne, czemu nie? Dwa mamy. Jak leci? Wiesz co? Do ostatniego wieczora nie czułem się najlepiej. O! Znalazłem Widzisz, od kiedy skończyło się moje małżeństwo, byłem trochę przybity. Lecz ostatniego wieczora znalazłem tu szczęście. W tym ma... Też wyglądasz na przybitego. Dobrze. Aha,
Czyli odłożone chodzi chyba. No to już druga osoba. Ona gdzieś tu była. Nie podchodź zbyt blisko ognia. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Nie podchodź zbyt blisko ognia. Dobra. Ja mam zabijać krowy, tak? Nie masz nic do roboty? Jak ja mam zabić te wszystkie krowy? Hej, przestań! Nie, oni też się na mnie rzucą. Z tymi krowami to nie jest łatwa sprawa. Nawet łuku nie mamy. A to już by mi znacząco pomogło. Znaczy tak naprawdę nawet jakbym miał wszystkich na zielono, tak jak kiedyś na przykład w montaże robiłem coś takiego. No nie jest łatwe zadanie. Dobra. Amulet Dylana, zabij krowy, zjednocz Myrtany. Nie zawracaj mi głowy. Czy jeszcze nie ma jakichś postaci, z którymi mogę tutaj porozmawiać? Wydaje mi się, że tutaj po chatach powinienem popatrzeć. Tych panów rybaków. Wygląda. A, jak tu się nie martwić? Uspokój. Jestem człowiekiem kochającym ciszę i spokój. Wiesz, że się nie ożeniłem, bo nie znoszę dziecięcych wrzasków? A co to? A, moim problemem są ptaki na dachu. Kupiłem dom nad rzeką, bo stoi z dala od miejskiego zgiełku. Ale podobno w mieście zjawił się jakiś szalony miłośnik ptaków. Wydaje mu się, że mój dach to najlepsze miejsce na zlot mew z całej Myrtany. Jak on to robi? Nocą rozsypuje okruchy chleba na dachu, a o poranku panuje tam taki zgiełk, że nie... A, możesz? Znajdziesz tego szal... W zamian chcę... Z przyjemnością napiszę ten list. A miłośnik ptaków wszędzie rozsypuje okruchy chleba. Od tego może... Zadania dosyć takie, wiecie... Skradasz się jak jakiś złodziej. Ja wiem, gdzie to prowadzi. No ale idźmy za tymi okruchami. Ojej. Mogę to zjeść? Jeden. To są okruszki. Pierwojady. To prowadzi tutaj. Myślałem, że za arenę dostanę list polecający. Miau! Miłego dnia! Witaj. Dzień dobry. Kim jesteś? Mów natychmiast. Przysyła mnie... Twoje mewy hałas... Świat jest wolny i należy do nas, ptaków! Posłuchaj... Bzdurami? Śmiesz... Uspokój... Klnę się na me szpony i... Chodź tu! Ale śmiesznie wygląda, nie? Ah!
Okradnijmy go. Na początku gry będziemy potrzebować wszystkiego. Zostaw mnie w spokoju. W tych kufrach można znaleźć fajne rzeczy. Tak by mogło się wydawać. Ale masakra, że zaczynamy akurat z Sildem, w mieście, którego no kurwa nie lubię. Tam są myśliwi, tak? Zobaczycie, jak Gota i Trellis się zmieniły. Sam Vanguard też rzeczywiście, nie mam magicznej bariery. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Nie zawracaj mi głowy. Chwilkę się... Dużo mam najmów tutaj, nie? Trzy tysiące. Nie stać mnie na to. Nie stać mnie na to. Jestem biedny. Tu byłem. Tak, pewnie. Miło się z tobą gadać. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Zadania się kończą powoli. Dobrze się gada. Mi się wydaje. Żartujesz sobie? O. Możemy się udać do Geldar niedługo. Ufasz? Nie, lecz u... Dziękuję. Byłeś bardzo cierpliwy. Zabijesz go. Tylko jeśli będę przekonany... Nie wierzę wam jedno słowo. Dobrze. Szeroki miecz. Masz już listy? Jeśli nie, to lepiej... Dobra. Anok, jak można spać przy takim hałasie? Meryl, Samuel, Dylana. No to do niektórych zadań i tak będziemy musieli się udać do Geldar i myślę, że zrobimy to zaraz. To się raczej nie wydarzy. Tak właściwie. O, chwała Bogom, że już go nie ma! Dziękuję za wyświetlenie. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że nie będę leciał tak z buta, tylko po prostu może, aby było szybciej. Udamy się tam troszkę w pław. O, rybak. Tak? Czy nie po... Ani trochę. Jestem tylko skromnym sługą, a... W takim razie... Czekam na karawanę z... Czy orkowie z... Wiele, lecz nie te, które należą... Dziękuję. No ale to naszego bohatera się zmienia strasznie. Od poprzedniej części do teraz. Łuku nawet nie mamy. Był jakiś łuk, który wymagał 110 chyba zdolności myśliwskich. No ale mnie nie stać. Nie. To nic nie da. Jaka walka? Przepraszam bardzo. Nie. Jaka walka tutaj jest? Bo ja nic nie wiem. A tu! Mnie wszystkie kufry jak na razie interesują. Ile mamy wytrychów? Bo to też jest ważne. Wytrychów mamy 10. Że trochę sobie możemy potwierać. A to się akurat bez klucza otwierało, spoko. No te proste mogę otwierać. A myślę, żebym poszedł w złodziejstwo na początku. Nie wiem. Ja wiem dopiero dwa poziomy, tak? Trzeba pomyśleć.
Jest w ogóle droga z Sylden do Trellis. Więcej dróg jest. Wilki. On te obrażenia odniósł, bo zeskoczył stąd? Wilki silniejsze chyba. Wilki wydają się troszkę silniejsze. Mam nadzieję, że orkowie na mnie nie napadną. Ja nie pamiętam tutaj niczego. Praktycznie. Pamiętam, że pomiędzy Sylden a Galner miałem buga. I musiałem używać chyba kodów, aby przejść tę grę. Dlatego zainstalowałem patcha. Nie mogę z nimi walczyć, bo jeszcze mnie zatrują. A nie mam łuku nawet. Po godzinie gry udajemy się do Galden już. Co prawda wszystkich zadań nie zrobiłem, ale teraz jak będę miał teleport, będę mógł łatwiej to robić. Miałem tutaj przed Borisem jakimś uważać. O, patrzcie. Arcytrudne. Many mamy 150, normalnie mielibyśmy setkę. Dawny buntownik. Nie zawracaj mi głowy. Czego chcesz? Nieciekawe. Mamy tu... Kiedyś tu trucizna była. Już jej tu nie ma. I Inos przemówił do wiecznego wędrowca. Odłóż swój kosztor. A to już było. I w jego miejsce Inos dał mu berło. I wieczny wędrowiec został jego sługą. To już było w Gothiku Trójce. Więc my to powinniśmy znać. Czy nasza postać naprawdę zapomniała? Nieciekawe. Kiedyś tu szamani byli. I Inos obdarzył go częścią swej boskiej mocy, aby mógł powstrzymać Beliara. I mocą tą był ogień i miał nad nim władzę. Pan druid. Ale niektórzy spośród koczowników nie podążyli za Inosem. I lud koczowników podzielił się na dwie części. Ci, którzy podążyli za Inosem, wznieśli wspaniałe świątynie i stali się ludem Warantu. A berło zostało symbolem ich władzy. A ci drudzy? Z to nami? Ty? Myśleliśmy, że nie żyjesz. Gdzie jest Sardas? Później odpowiem na twoje pytania. Mamy większe zmartwienia. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Dobra, jest tu arena. W każdym bądź razie. Górnik, wojownik, kowal. Ma jakieś projekty nawet. Lubi nowe ostrze. Jest arena. Chyba się znacząco nie zmieniła. Zmierz się ze mną na arenę. Nie martw się. Nie są... Jakiś kurwa frajer jebany. Kowal. Kowal jest teraz? Tu czy nie chata była? Postanowiłem. Tyle walk. Oto zasady. Najpierw musisz walczyć z Johanem. Jeżeli wygrasz, zmierzysz i...
I tak, oczywiście jeden ma pancerz lekki, drugi ma pancerz średni, trzeci ma pancerz ciężki. Chodź tu, chłopcze. Wiem, człowieku. Walka! Trafiony! Wow, że mi się udało przebić, a nie jemu. Czemu ty śpisz w dzień? Chcę łóżko jakieś. Nie jesteśmy na leczenie się za pomocą mikstur. Sardas nie żyje. Sardas trochę nie żyje. Dobrze ci radzę. Możesz lepiej wykorzystać. Nadal mi się to nie podoba. Chyba się pomyli. Ciebie to nie odchodzi. Nie zawrac, chwilkę się zrelaksuję. Wygrałeś! Pośpiesz! Cóż, no to mamy problem. Chodź tu, chłopcze! Hey, walka! Pokazałeś mu! Wow. Czy mi się wydaje, że już nie mogę rozmawiać z postacią, jeśli wcześniej mnie zaczepiali? Nie wiem. Wcześniej mnie zaczepiali, miałem opcję, żeby tam więcej informacji, a potem jak już z nimi walczyłem, to już nie mam tego? Zobaczymy zaraz. Albo pogadajmy z nimi na początek. Chyba się pomyli. Witaj. Wojownik! Nie, słaby z cię. Pokażę ci co. Wie, żeby zmierzyć się ze mną, na nim. A mistrz gdzie jest? Agresywny górnik. Kurwa. Witam. Nie poznajesz mnie? Nie. Głupcze! Jestem mistrzem wojowników w Geldern. Wszyscy mnie znają. Kiedy... A może trzęs... Ha! Widzę. Poje... Dlaczego? Ha! Idź do zarządcy, a... Lepiej nie zwalaj tego na imię. Wow. Przestań się odbijać. Nie zawracaj mi głowy. Wygrałeś. Pośpiesz. Tylko tu mają dosłownie takie samo uzbrojenie, każdy, dosłownie każdy takie same co w pierwszym mieście. Ma większy zasięg. Pokazałeś. Ciężko. Ciężko mi to zrobić. Może rozwijmy jakoś tą postać. Tak bym uważał. Bo ile mamy siły? 130. Mogę dodać 20 punktów. Tylko czy jest tutaj ktokolwiek, kto mnie nauczy? Milka się zrelaksuje. No właśnie. Może lepiej. Nie masz nic do roboty? Dobra. Pójdę po kamień jeszcze w tym odcinku. Kamień teleportacji. Czy dobrze wyszliśmy? Nie, źle. Kamienia młyńskiego tu nie będzie już, nie? Jest. Wydaje mi się, że mniej siły chyba wymaga teraz. Nie wiem. Nie wiem zresztą. Wow. Tu chyba powinno być. Nie. To chyba... O, jest tu. Dobra. Udamy się tu w następnym odcinku. Tyle. Jo.